Mizeria będzie jeszcze smaczniejsza, gdy przy jej wykonywaniu skorzystasz z fenomenalnego triku, który stosowały nasze babcie. Wystarczy unikać jednego składnika, a smak mizerii zachwyci całą Twoją rodzinę. To bardzo ważny krok, ponieważ w innym przypadku bardzo łatwo można ją zepsuć. Mizeria doskonale sprawdza się jako dodatek do ziemniaków podawanych z mięsem, choć są i tacy, którzy zajadają się nią samą, traktując ją jako NP. Przekąskę. Niestety, choć przepis na mizerię jest banalnie prosty i wymaga zaledwie kilku składników, bardzo łatwo można ją popsuć, dobierając chociażby nieodpowiednie produkty. Jeżeli i ty masz z tym problem, koniecznie zapoznaj się z trikiem naszych babci. Od teraz mizeria uda ci się za każdym razem. Fenomenalny trik babci działa cuda, jeżeli zastanawiasz się, co takiego jest potrzebne, by przygotować zniewalającą w smaku mizerię. Nie musisz nawet wyjmować notatnika, lista składników jest tak prosta, że zapamiętasz ją bez najmniejszego problemu. Ogórki szklarniowe, pęczek koperku, mała cebulka, sól, pieprz, kwaśna śmietana. To właśnie wspomniana na samym końcu śmietana najczęściej prowadzi do tego, że mizeria nie wychodzi tak dobra, jak chcielibyśmy. Warto pamiętać, że przy przygotowywaniu każdego dania ważna jest jakość składników, zapewniają one 50% dobrego smaku. Jeżeli więc produkty nie są świeże lub zbyt zmodyfikowane, smak nie jest nawet zbliżony do tego, do którego dążymy. Nasze babcie najczęściej wykorzystywały do mizerii własnoręcznie przygotowaną śmietanę. Ty oczywiście nie musisz tego robić, ale warto zastosować właśnie ten trik. Wybierając w sklepie kwaśną śmietanę, postaraj się znaleźć tą najlepszej jakości. Jej skład powinien ograniczać się do mleka i żywych kultur bakterii. To znak, że śmietana jest to możliwie najlepszą śmietaną i właśnie ją powinieneś wybrać. Dwa. Media obiegła straszna wiadomość. Nie żyje 16-letni Piotr. Później wystarczy tylko, że pokroisz ogórki w cieniutkie plasterki, lekko posolisz i odstawisz na około 15 minut, by puściły sok. Po tym czasie odlej płyn, dorzuć co miski drobno posiekaną cebulkę oraz koperek, około 2 łyżki śmietany, pieprz do smaku i wymieszaj. Źródło: Kulinarna Polska.